Kara, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Tym razem jest odcinek razem z moją siostrą i będziemy nagrywać filmik First Sentences Challenge. Czyli Maja najpierw będzie mi czytała pierwsze zdanie książki i później kolejne, jeżeli nie będę umiała zgadnąć, co to za pozycja. Jeżeli zgadnę książkę po jednym zdaniu, to mam 5 punktów, jeżeli po dwóch, to mam 4, jeżeli po trzech, to mam 2, jeżeli po trzech, to mam 3. Jeżeli po czterech, to mam 2. I jeżeli po jednym, to mam... Jeżeli po pięciu, to mam 1 punkt. Jeżeli nie zgadnę po żadnym, to mam 0 punktów. Punktację będziemy sobie zapisywały na bieżąco na karteczce, żeby nic się nie pomyliło. Na koniec podliczymy punkty i zobaczymy, która z nas lepiej z tym poradziła. A Wy będziecie widzieli punkty na ekranie na bieżąco. Także nie przedłużając, zaczynajmy. Pierwsza, ja zasłaniam oczy i moja siostra będzie mi czytała zdanie tak, książek. I teraz ja idę wybrać książki. A ja zasłaniam sobie oczy i za chwilę do Was wrócimy. Ja już książki wybrałam i teraz bierzemy pierwszą. Ja już nie jest boję. To ta książka. Ciekawe, czy zgadnę. No. Dobra. Tylko jak jest jakaś nazwa, imię czy coś, to czytamy albo nazwa, albo imię, albo coś, żeby nie zdradzać imionami, nazwami. Dobra, leć. Wyobraź sobie, że patrzy na ciebie całe państwo. O. Nic mi to nie mówi. Dobra, kolejna. Dobrze. Ale zamknęłam się. No dobrze. Może nie całe państwo, ale wielu telewidzów zgromadzonych przed odbiornikami w pochmurne, dzielne popołudnie. Co to jest? Dobra, kolejna. Dobrze. O, nad moją zakładkę tu znalazłam. Ja nie wiem, kiedy ja ją tu wkładałam. No dobra, czytaj. Inne kanały nadają właśnie programy, które prawdopodobnie interesują wyłącznie osoby biorące w nich udział. Więc oglądają cię prawie wszyscy ludzie, którzy z powodu deszczu i zimna spędzają niedzielne popołudnie przed telewizorami. To już 3 zdania, może mogę ci jeszcze czytać 2. Ja to czytałam? No wiesz co, nie wzięłabym książki, której nie czytałaś. Dobra, kolejne. Wśród nich są twoi przyjaciele, prawie cała klasa, nauczyciele oraz wszyscy krewni, jacy są w stanie sobie ciebie przypomnieć. Nie mam pojęcia. Dobra, ostatnie zdanie. Bo już kilka tygodni temu, kiedy okazało się, że wystąpisz w programie Nazwa, rodzina puściła w ruch maszynę zwaną Pocztą Pantoflową. Przebój na 5? Brawo! Jezu! Tak, to jest. Czyli mam 1 punkt. Dobra, no, zapisz mi, że mam. Tak, gdzie masz długopis? Gdzieś ci dawałam. Nie dawałaś tego leżę. A nie. Tylko nie zwróć telefonu. Dobra, czyli bardzo dobry początek. Mam 1 punkt. To nie wróżyli nic dobrego. Dobra, lecimy dalej. Dobrze. Kolejna książka to. Już się boję. Ta? Ja już się boję po tej pierwszej. No wstępu nie miałaś dobrego. No raczej nie. Jakby co, to jest prolog. Szare niebo przeciął statek tak szybko, że pozostały po nim tylko świst stalenia i odległy świst, który niemal przepadł na wietrze. Utracone gwiazdy. Brawo, no ten to... Jakby kocham tą książkę Star Wars, więc to by był wstyd. Czyli masz 5 punktów? Skarła. Tak, mam za ten... No w sumie 6. Ciekawe jak będzie z kolejną. To jest taka książka. W ogóle nie wiem, czy zauważyliście, ale ona ma na oczach maseczkę. Ja jej mówiłam, ja pójdę po coś innego, ale nie. No, dawaj. W pamiętniku pewnego sadysty przeczytałam, że jedynie powolna śmierć w niebywałych męczarniach może sprawić, że człowiek naprawdę pokocha życie. Co? Ja coś takiego czytałam? Tak. W pamiętniku sadysty. To jest coś Agaty Christie? Christie? Nie mogę ci powiedzieć. ABC. Nie.
Czarna kawa. Nie. Drugie zdanie? No. Nigdy, jak to ujął, nie kocha się czegoś tak mocno, jak wtedy, gdy się to traci. Może to nie jest w ogóle jakiś kryminał? Może ja w złą stronę idę? No tak, czytałam, ale... No czytałaś, czytałaś. Kolejno. Cóż, ja nigdy nikomu nie dałem takiej szansy. To jest jakiś morderca. Nie wiem. Albo jakiś... Albo jest to jakaś fantastyka, jest to jakiś gościu, który zabija wszystkich. Gdzie coś takiego było? Gdyby nie fakt, że tej książki nie mam na półce, to bym stwierdziła, że to są seryjni mordercy. A no w sumie mogłoby to tak być. Ale to nie są seryjni. Nie pamiętam, jak się to zaczynało. No to nie są seryjni mordercy. Bo to by było pierwsze, co mi przyszło do głowy, a teraz? A wiesz, że jak ja przeczytałam to zdanie, to też myślałam, że to są seryjni mordercy. Tak bym pomyślała, gdybym nie wiedziała, że to, bo to wiem, co to za książka, sama ją brałam. Ale też bym tak pomyślała, bo pasuje to do tego. No, kurde. Dobra, kolejna. Dobrze. Każde cierpienie swoich klientów topiłem w hektolitrach morfiny i leków nasennych, by potem przejąć w swoje łapy ich oddech i rzec w myślach: nie płacz już, to tylko receptory i substancje. Co? Nie, teraz już... Ja coś takiego czytałam w ogóle? Czytałaś? Jeszcze jedno zdanie możesz. Wiem. Weź ty mi daj jakąś podpowiedź. Ja ci nie mogę nic dać. Ja ci czytam zdania, to są twoje podpowiedzi. Chcesz... Nie da ci pomocy z tej książki. Bo ona jest charakterystyczna. No, jakby się ją dotykała, to byś szybko zgadła. Dobra, ostatnie zdanie. Co ciekawe, ów sadysta był altruistą i przez to był dużo lepszym człowiekiem ode mnie. Poddajesz się? Nie. Jeżeli to nie jest nic, to nie jest na pewno nic Agaty Christie, bo nic się tak nie zaczyna. Nie, to nie jest Agaty Christie, tyle ci mogę powiedzieć. Co ja czytałam, gdzie były jakieś zbrodnie? Albo nie zbrodnie, może to jest jakaś fantastyka? Nie wiem, może jest to fantastyka. Kurde. Nie wiem, nie mam pojęcia. Ściągnij. Na chwilę. A nie, czekaj. I zakładaj szybko, bo ja mam książki za sobą. Ja nie mogę, serio? A wiecie, czemu ja dam tą książkę? Bo ona tej książki nie lubi. Dlatego ją dałam. I Karolina, pocieszę się. Pierwszą książką nie wyszło. Z drugą wyszło. Z trzecią nie wyszło. Ale ja bym w życiu nie pomyślała, że to ja szukałam jakiegoś mordercy, a on jest przecież ratownikiem medycznym. Ja nie... No dobra, kolejna. Dobrze. Kolejna książka to... Co? Żadna z nas nie chce mieć na swojej imprezie urodzinowej... Wiem! Miłość inne, roślinne, mięsożerne. Tak. Czas na kolejną książkę. Ostatnią już. I... Ej, teraz jest tak serio, na zmianę nie zgadła? W sensie zgadłaś po ostatnim zdaniu? Dobra! O, czytaj! To jest ta książka. Lecisz pierwszym zdaniem. No dobra, spokojnie. Nigdy nie potrzebowałem zbyt wiele, chociaż mogłem mieć wszystko, czego bym tylko zapragnął. Czyli narratorem na spadku. Jakiś bogaty? Nie wiem. Narzeczona na dłużej? Nie. Nigdy nie potrzebowałam zbyt wiele. Dobra, kolejne zdanie czytaj. Szczęście samo chciało się do mnie uśmiechać i cieszyło się, kiedy na nie łaskawie spoglądałem. Mi to coś mówi!
No musi ci coś to mówić, bo to czytałaś. Ale nie! Ja to pamiętam! Ja pamiętam, jakaś książka się tak zaczynała, ale... Co to było? Książka. Ja to znam. Proszę mi na nos naciągnąć, bo tak mam wrażenie, że podglądasz. Nie podglądam. Ja to znam. No wiesz co, trudno byłoby, żebyś tego nie znała, skoro to czytałaś. To na pewno nie jest Dancing Love, bo to dziewczyna. Ten. Dziewczyna jest narratorem. Teraz zgadzę, albo kolejne zdanie. Mam ci czytać. Dobra. Dobra, niech będzie kolejne zdanie. Byłem przecież niezniszczalny oraz samowystarczalny. Ty dałaś to takie trudne książki. Ej, ale wiesz, że ja myślałam, że wszystkie z nich będą łatwe. Ratownik myślałam, że będzie łatwy. Przebój na pięć też myślałam, że będzie łatwy. To też myślałam, że będzie łatwe. Gdyby to było zgadnij książkę na ślepo, wszystkie byś chyba zgadła. Ale to nie jest to, więc... Pewnie tak. Ale... No, wszystkie byś zgadła. Ta jest dość charakterystyczna, więc byś się zgadła. Dobra, co teraz tak? Czy to jest jakaś książka taka obyczajowa? Nie powiem. No kurde. No bo jak powiem ci... Co to, jak to jest gatunek, to szybko to zgadniesz. Nie jest to, nie powiem ci jak. Dobra, to jest... kolejne zdanie. Moja strata. Byłem najlepszy w byciu najgorszym. Czekaj, ja muszę policzyć, które to już zdanie. Czwarte. O no, jeszcze jedno może być. No kurde bele. Nic ci nawet to nie mówi? Dzisiaj nie masz takiego czegoś, że a może to to? Nie mam właśnie i to jest najgorsze. Może postrzelaj? Ale ja nawet nie wiem, co mam strzelać, bo ja wiem, że znam to. Jeszcze mam wrażenie, jakbym to niedawno czytała. Ale... Nie wiem, czy to jest któraś z części Porwanej pieśniarki? Nie. Przeczytałaś ostatnie zdanie? Nie, bo to się okaże takim idiotyzmem. A ja ci zaraz powiem tutaj. To mam pomysł, jeśli ci przeczytam ostatnie zdanie. Nie, jednak nie. Bo chciałam zrobić, że jak przeczytasz ostatnie, jak przeczytam ci ostatnie zdanie, to potem będziesz mogła zgadnąć tą książkę na ślepo, ale ją szybko zgadniesz. Czyli jest ona jakaś mega charakterystyczna. No. Nie wiem, nokturna? Nie. Która stoi spokojnie na plus. Byłem najlepszy w byciu najgorszym. I jest to facet. Aha. Nie. Czy to jest jakiś Harry Potter? Nie. Tyle ci powiem, nie, to nie jest Harry Potter. Nie wiem, ja po prostu nie wiem już co mam strzelać. Dobra, kolejne zdanie, ostatnie. To wywołało zachwyt, zapychając pozornym poczuciem spełnienia. To na pewno nie jest Okrutny Książę. Na pewno nie. Bo to... Nie no, ja czytałam teraz Okrutnego Księcia. Gdzieś tak nie zaczyna. Przecież Okrutny Książę zaczyna się, wiesz, jak. To podpowiedz mi tylko to, czy ja to czytałam jakoś w tym roku. Tak. Byłem najlepszy w byciu najgorszym. Przeczytać ci cały tekst teraz tak, no, zdania? Tak. Nigdy nie potrzebowałem zbyt wiele, choć mogłem mieć wszystko, czego bym tylko zapragnął. Szczęście samo chciało się do mnie uśmiechać. Ja wiem, co to jest. Co? Czy to jest to, co ja myślę? No nie. Czy to jest Książę Musi Odejść? Jest. No to masz jeden punkt. Czyli mam 12 punktów. Podsumowując, jestem w to beznadziejna, albo ona dała po prostu za trudne tytuły. Ja wiem, jak mi pójdzie, ja się tak stresuję. Zaraz idę po książki dla ciebie, a ty się chowaj. Polecimy z pierwszą pozycją dla Mai. Jestem ciekawa, czy zgadnie. Mam tu dla niej taką książkę.
teraz szepnął imię. Co? Ale... Ale co? Co to może być w ogóle? Książka. No, serio? Odpowiadam ci tak, jak ty mi odpowiadałaś. A co to może być? Ja nie mam w ogóle nic... Czy to jest następne zdanie? Nie. Dobra, czytaj. Czar się rozpoczął. Co? No, okaże się, że obie jesteśmy w to na zimieczkę, bo to mi spada. Czytałaś to już jakiś czas temu. Obie zresztą czytałyśmy. Taka podpowiedź, ja będę miła, nie tak jak ty w Redoto. Buntowniczka z pustyni? Nie. O. Ale już taki bardziej czas temu. A. Jeszcze dalej. Kolejne zdanie? Nie. Nie chcę kolejnego zdania. Na razie. Dobra, kolejna. Wokół imię zaczęły fruwać małe iskierki. Życie tego nie zgadniesz. O, wow. Jest to taka seria dość spora. No, Akademia Canterlot to na pewno nie dotarła fantastyki żony. Tak się nie zaczyna. Masz już trzy zdania. Serio? No. O! Dobra, kolejne. Płomyki wirowały jak karuzela i wpadały do kufra ze złocistej blachy. Co? What is this? Z tej serii jest nawet film, ale jest filmowana tylko pierwsza część. Nic mi to nie mówi. Wszystkie części, które my mamy, czytałyśmy obie, ale ta seria ma jeszcze dużo innych części. I wcale nie trzeba ich za bardzo po kolei czytać. I tak się ogarnę. Coś mi to mówi. No wiem. Jeden z naszych ulubionych filmów z dzieciństwa. Co? No, taki rodzinny film. Jeszcze ci podpowiem tyle, to jest polska seria. Co? Felix Netynika to nie jest. Nie. No, ja tylko sobie tak mówię. Co to może być? Chcesz ostatnie zdanie? Tak. Potem przyleciały srebrne rurki i miedziany drut. Co? Nie, ty tego nie zgadniesz. Trochę chamsko postąpiłam. Dobra, ja nie wiem. Schowaj inne książki, chcę zobaczyć to. Czekaj. No. Ale czemu ty dałaś grę? Dobra, chowaj się. Ja ci nie dawałam z serii. Ej, to ja też tak mogłam. I tak nie dałaś mega. Ale ja nie chciałam być chamska, nie chciałam dawać serii. Dobra, już. Chowaj się. Chować. Schowałam. Kolejne powinno być łatwe, ale nie wiem, czy to mam nadzieję. Niedawno to w miarę czytałam. Dobra, to muszę skupić, co ja ostatnio czytałam. Są na świecie miejsca, w których to, co niezwykłe i zagadkowe, zdarza się częściej niż gdziekolwiek indziej. Księżniczka Inkognita? Tak. I to jest seria jedna z których, z moich ulubionych. Dobra, kolejne. Zapisujesz punkty tak, tak w ogóle? I to może być trochę trudniejsze, ale też to, czytała i jej się podobało.
Pobudka w niedzielę rano o 8 nie zajmowała wysokiego miejsca na liście ulubionych zajęć Larego Findera. Imię ci nic chyba nie powie. Larry Finder. Larry Finder. No. Coś mi to mówi właśnie to nazwisko. Larry Finder. No. Larry Finder. Nie, no coś mi to... Nie. Czy to jest Agata na tropie? Tak, to jest to, a dokładnie Wypadek na wieży Eiffla. Ok. Swoją drogą bardzo fajna seria. Lecimy z kolejnym. No. I mamy tu ciekawe czeka. Mam nadzieję. Samolot zaczął zbijać się w powietrze jak zaklęty. Odkrywca. Tak. Widzicie, ona już ma 15 punktów, więc mnie wyprzedziła, nie? Jeżeli tą książkę zgadnie po pierwszym zdaniu, to będzie miała 20 punktów, a ja 12. Teraz ostatnia książka. Lecimy. Ściskam bidon w dłoniach, choć mroźne powietrze już dawno temu wyssało ciepło z herbaty. Czy to... Nie, to nie jest to raczej. Ha, coś mi to mówi. No wiem. Czytać kolejne zdanie? Ja jeszcze chwilę muszę pomyśleć. Dobra, jeszcze jedno. Moje mięśnie stężały na chłodzie i gdyby teraz pojawiła się watacha dzikich psów, miałabym trudność z drapaniem się na drzewo i na pewno bym nie dopadła. Głosogłos? Nie, ale Igrzyska Śmierci drugi tom. Agasia Nadzież? Tak. Czyli ona ma 19 punktów. Widzisz, najlepsza od ciebie. A ja mam 12. I'm winner! Także to już tyle. Mam nadzieję, że film wam się podobał. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę, komentarz i zasubskrybujcie mój kanał. I dajcie znać, czy chcecie więcej filmów z nią, bo jeszcze jest kilka pomysłów. Do zobaczenia. Pa!